Nie ma sprawiedliwego nawet jednego. Nie ma rozumiejącego, nie ma szukającego Boga. Wszyscy zbłądzili, wszyscy stali się niezdolni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. List do Rzymian, 3 rozdział, 10 werset. Sprawiedliwy sąd Boży. W jaki sposób Bóg osądza ludzi? Zanim się nad tym zastanowimy, powinniśmy rozważyć następującą kwestię. Bóg jako Stwórca może oczekiwać od swego stworzenia, że będzie go czciło i będzie mu wdzięczne. My, Boże stworzenie, nie zachowaliśmy się odpowiednio, a wręcz przeciwnie, zawiniliśmy wobec Boga. Zobaczmy, jak Bóg widzi te sprawy. Po pierwsze, nikt nie żył sprawiedliwie. Nie chodzi o poszczególne dobre czyny, ale o życie ukierunkowane na Boga i Jego nakazy. Któż mógłby twierdzić, że zawsze postępował tak, jak chce tego Bóg? Po drugie, nikt nie szukał chwały Bożej. Zamiast tego samych siebie postawiliśmy w centrum uwagi. Szukaliśmy własnej aprobaty i spełnialiśmy własną wolę. Po trzecie, wszyscy zboczyli z drogi. Poprzez Biblię Bóg dał nam jasne wytyczne dla naszego życia. Czy tych wytycznych posłuchaliśmy i czy się ich trzymamy? Niestety nie. Świadomie zboczyliśmy z tego boskiego kursu. Po czwarte, każdy z nas zgrzeszył. Nikt nie może się od grzechu uwolnić. Wszyscy musimy przyznać, że pielęgnujemy nieczyste myśli, wypowiadamy gniewne słowa i popełniamy złe uczynki. Po piąte, nikt nie osiągnąłby chwały Bożej, gdyby Bóg nie zaoferował łaski. Pan Jezus Chrystus stał się odkupicielem, ponieważ Bóg zamiast na nas, na nim wykonał sprawiedliwy wyrok. Każdego, kto uzna tego odkupiciela za swego zastępcę, Bóg uniewinnia. Również w tym Bóg okazuje się sprawiedliwy. Nie ma sprawiedliwego nawet jednego, nie ma rozumiejącego, nie ma szukającego Boga. Wszyscy zbłądzili, wszyscy stali się niezdolni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. List do Rzymian, 3 rozdział, 12 werset.